Piotr I zamarzył o powrocie do życia, które 3 lata wcześniej porzucił dla Jezusa. Okazuje się jednak, że ani on, ani pozostali rybacy nie nadają się do łowienia ryb. Porażka nocnego połowu uświadamia im, że nic już nie może być takim, jakim było po tym, jak spotkali Jezusa. Są w poważnym kłopocie. Porażka za porażką. Na szczęście jest zmartwychwstały. Przynosi nie tylko nadzieję, ale przekonuje, że o wszystko się zatroszczy, nawet ponad miarę, tylko trzeba mu zaufać. Wbrew ludzkim kalkulacjom warto zarzucać sieć, gdy wzywa do tego Pan. Oto jak znajduje się swoje miejsce na tym świecie.